Dzień dobry kochani, zanim zobaczycie film, mam dla Was słowo wyjaśnienia, ponieważ niestety znowu, pomimo sprawdzania wcześniej, wyłączył się mój mikrofon i słychać mnie jedynie dlatego, że Karolina miała podpięty mikrofon. Także serdecznie Was za to przepraszam, ale nagrałyśmy ten film raz i nie da się go już nagrać drugi raz, więc była taka sytuacja, że albo myślałam, że możecie go nie zobaczyć wcale, albo po prostu no nie da się go nagrać. Także wybaczcie, trochę gorzej mnie słychać, Karolina słychać troszeczkę głośniej. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i że film będzie Wam się podobał, bo jest w sumie dosyć zabawny. Trzymajcie się. Cześć kochani. Cześć gwiazdy. Witajcie na kanale. Looks and happy. Specjalnie stoimy tak daleko, bo Karolina się zestresowała, że nie widać jej butów. A są piękne, zobaczcie. Bardzo piękne buty, bardzo piękne. Ja się zgadzam. Pasują do Twojej torebki. Pasują do mojej torebki, która niestety dzisiaj nie przyjechała ze mną. Przyjechała. Możemy zacząć tutaj, bo temat będzie o torebkach. Możemy zacząć tutaj, żeby było widać jej piękne buty. Wiecie, nie mogę powiedzieć, że tam potem podejdziemy. Zaczniemy tutaj, a później przejdziemy bliżej i będzie dzisiaj co? Dzisiaj będzie niespodzianka dla mnie, ponieważ tutaj stoi takie duże pudełko. Wiem, że Ania kupiła jakiś fajny nowy gadżet. Przypuszczam, że jest to torebka. Natomiast kompletnie nie wiem, co to jest, więc będziemy mieć niespodziankę wszystkie razem. Bo tak, ty też jeszcze nie... Wszyscy też są popaki. Sorry, wszyscy razem. Więc Ania, słuchajcie, naprawdę wytrzymała, bo wiem, że paczka przyszła do niej wczoraj, a jest zamknięta. Obejrzałam ją już dokładnie, jest nienaruszona, więc nie oszukiwałaś. No i co? Będziemy zgadywać. Będziemy robić unboxing. No dobrze, no to zaczynamy. Jak obiecałyśmy, jesteśmy bliżej. Jesteśmy bliżej, słuchajcie, to jest pudełko. I teraz nic Ci jeszcze nie powiem, no, bo jest to nowa torebka. Jest nowa torebka i o tej torebce rozmawiałyśmy, znaczy w ogóle rozmawiałyśmy o torebce, ponieważ kiedy to było? Dwa tygodnie temu? No niecałe dwa tygodnie temu. Wzięło mnie na torebkę. Zaczęłam przeglądać strony internetowe. Wysłałam Karolinie kilka torebek, które bardzo mi się spodobały tego dnia, bo to był, słuchajcie, impuls. To był po prostu... U niej zawsze są impulsy. Nie zawsze. Na Birkin czekam już rok. Ale to wiesz, to jest wyjątek, który potwierdza tą regułę. Dokładnie. No i wysłałam Karolinie parę propozycji. Co ona sądzi na ten temat? Pamiętasz, co tam było? Tak, pamiętam, były trzy torebki. Pierwsza torebka zrobiła na mnie mega wrażenie i byłam super zaskoczona tym, że w ogóle myślisz o niej. Była to Alma Bibi w kolorze takiego bardzo ostrego różu, mniej więcej właśnie jak tutaj na tej apaszce, z tej najnowszej kolekcji, z takim szerokim, jakby sportowym paskiem. Tak. Druga torebka to był Dior, Lady Dior, czarna, matowa, taka full black. Matowa, all black. Tak. I trzecia torebka to było Coco Handle od Chanel. W rozmiarze medium. Z hardwarem takim ciemno, rutenium. tak, tym postarzanym. Rutenium. No i oczywiście torebka w kolorze czarnym. Ale mogło być to jeszcze coś innego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej. Pamiętam, rozmawiałyśmy też o torebce Louis Vuitton Neo Noe, tak? W tym takim Neo worku. Tak, ja już o niej rozmawiam półtora roku. Kompletnie nie mój klimat, kompletnie. No co, rozmawiamy często o Hermesie, więc tutaj Anka może nas zaskoczyć, słuchajcie, po prostu wszystkim. Ja sama nie wiem, co w tym pudełku jest. Nie, Hermes to na pewno nie jest. Nie to, tym razem. To szkoda. Ale to wiesz i na ten temat, na temat Hermesa będzie inny film. Tak mi się wydaje, że nagram go dzisiaj wieczorem o torebce, której nie kupiłam. A mogła być moja, tak. Kupił ją ktoś inny, to co? Przesiadamy się teraz. Siadamy. Sobie ładnie i... Ja otwieram. I Karolina otwiera i będziemy oglądać jej miny, ale będziemy też oglądać moje miny, ponieważ wczoraj przyszło to pudełko i nie otworzyłam go i wytrzymałam i Pola chodziła mało, chodź, zajrzymy, bo Pola wie, co to jest, ale ja tej torebki nigdy nie widziałam na żywo. O. Widziałam ją tylko w internetach i zawsze chciałam ją zobaczyć i w sumie to... No to jestem jeszcze bardziej ciekawa. O nią nie pamiętam, bo jeżeli tak, to było to dawno i nieprawda. Więc tak, zasiadamy, otwieramy. Słuchajcie, wygląda na to, że ja specjalnie to robię, że siadamy tak źle, żeby nie było widać tych butów. Dobrze, trochę też nas... Ja później na końcu je tu postawię i będziecie mogły obejrzeć. No dobrze, i teraz jak zamówiłam torebkę, to powiedziałam Karolinie, że ona jest z Vestiaire.
że kupiłam używaną i że jest Westier. Ale że jestem kłamczuchą. Ale no nie wiem, czy jestem kłamczuchą. I ona potem, słuchajcie, przyszła do mnie i tak, ale czy już się odpisali? Mówię, tak, odpisali. Ale kiedy przyjdzie? Mówię, wiesz, bo to tam musi przyjść do tej centrali, oni muszą ją zweryfikować. Próbują tak wkręcać i oszukiwać. A oni na każdy... Tyle pytań mi zadawała, bo ja lubię wiedzieć. Że powiedziałam, co ci powiedziałam. Że mogłaś mnie oszukać. Zwróć uwagę na to, że mogłam cię oszukać, mogłam cię w ogóle wkrętkę. A ja tak dopytywałam, bo wiem, że na Westie jest tak, że na każdym etapie, jak ta torebka, coś się z nią dzieje, to dostajesz maila, więc ja jak zamawiałam na Westie, no to wiecie, każdy mail był taki, już jestem coraz bliżej tej torebki. Więc chciałam tutaj wybadać, kiedy po prostu będziemy mogły to nagrać, ale wychodzi na to, że jesteś kłamczuchą i to nie jest Westie. Nie, może nie, słuchaj, co podejrzewasz? Wiesz co, wstępnie podejrzewałam, szczerze mówiąc, coś od Chanel i myślałam o właśnie o tym Top Handle. Ale skoro powiedziałeś, że nigdy tej torebki na żywo nie widziałaś... A Top Handle mogłam też nie widzieć. Nie, no widziałaś Top Handle na pewno. To nie, no... Kurde, wiecie co? Nie wiem. Mam jedno małe marzenie, ja, w stosunku do tej zawartości. Aha. Bardzo bym chciała, żeby to był kolor inny niż czarny. Aha. A ja lubię czarny. No właśnie, dlatego chciałam, żeby to było coś innego niż czarny. Beżowy i granatowy to też nie są kolory. Coś w kolorze. Więc to by było na pewno fajne urozmaicenie twojej garderoby, twojej szafy torebkowej. Natomiast słuchajcie, nie mam pojęcia. Jestem mega ciekawa i jaram się tym normalnie tak, jakby to miało być coś dla mnie. Słuchajcie, w momencie, kiedy otworzę to kartonowe pudełko, ona już będzie wiedziała, co to jest. Więc lecimy. Lecimy, no. Jest to pudełko z My Teresa. Okej. I tu jesteś zdziwiona. No jestem zdziwiona, szczerze mówiąc. Tak myślę, co na My Teresa może być no fajne. No musiałam gdzieś to schować. No, no to chyba, że tak, okej. Okej. Dobra, mamy tutaj Louis Vuitton. Dobrze, to odrzucimy. Moje podejrzenie. Czy to jest to, co myślisz? Wiesz co, moje podejrzenie jest takie, że to może być to Neo Noe. Mhm. Natomiast bardzo głęboko wierzę, że jesteś pilną uczennicą i rozsądną dziewczyną i kupiłaś sobie coś w kolorze. W kolorze. O, to teraz już czuję, że to może być coś w kolorze. Dobra. No to co, zaraz otwieramy, tak? No otwieramy. Otwieraj. Ale to twoja torebka, nie chcesz ty otworzyć? Jej miny i jestem ciekawa mojej miny, no bo poczekaj, gdzie to będzie? A, będzie chyba... wyjeżdżał. Mam zrobić tak, żebyś ty najpierw zobaczyła, czy ja? Dobra, nie, to ja się odwracam, a ty robisz minę. Reagujesz, ja nic nie mówię. Boże, nawet nie wiecie, jaką ona jest pilną uczennicą. Naprawdę. Jestem taka dumna. No poczekaj, wyjmę ci tak, żebyś zobaczyła w całości. Najpierw pokażę wam. Piękna. Dobra, możesz zobaczyć. Maleństwo, słuchajcie. No to jest maleństwo. Wiesz co, nie widziałam, jak ten kolor będzie wyglądał. Ale kolor jest fantastyczny, naprawdę. Powiedz, co powiedziałaś o pasku. Powiedziałam o pasku, że pasek jest trochę... Bazarowy. Znaczy nie, nie chcę być bazarowy, bo ja nie chcę nikogo urazić, ale to nie jest... Oj, coś tam wypadło, kłódka chyba. Pasek nie jest do końca w moim klimacie, natomiast sama w sobie torebka jest przepiękna. Przepiękna, coś chyba źle założyli mi ten. Tak, on chyba z drugiej strony musi być przyczepiony. Ale dobra, bo tak jakoś dziwnie jest. Słuchajcie, jaka była historia? Alma Bibi, no to jest torebka taki hit. Tak, właściwie. Tak. Mnóstwo dziewczyn ją ma. Mi się ona w ogóle nie podoba w monogramie i nie podoba mi się w tym Damier Ebene. I miałam już dwie Almy wcześniej. Miałam Almę GM w skórze Epi, taką gigantyczną czarną, której po prostu nie nosiłam, sprzedałam ją. I miałam Almę w monogramie, taką vintage, starą Almę, którą kupiłam kiedyś od cioci Rafała. I zawsze myślałam o tej Almie Bibi i tyle jest pozytywnych komentarzy na temat tej torebki, że miałam na nią wielką ochotę, ale ponieważ one są na tych długich paskach, a ja często noszę crossbody, czyli na skos, to mnie to bardzo denerwuje, że ta torebka mi tak będzie pod pachą, odstawać. No. Nie, nawet nie, bo one są mają długie paski, że tak odstawać. I pomyślałam, że ostatnio brakuje mi takiej torebki do ręki. Małej torebki do ręki. Boże, słuchajcie, jak ona się uczy. Do ręki i teraz potrzebuję takiej torebki. Jak ja zmieniam twoje życie, Ania. Zmieniasz moje życie.
nie powiem jak bardzo. Dobrze, więc tak, chcę taką torebkę, żebym na siedzeniu... To co ostatnio rozmawiałyśmy, dokładnie, żeby tam nic nie wypadało. Coś takiego szalonego, nie, no bardzo mnie to denerwuje. Musisz to, tak, przemontuj to na drugą stronę, bo to... Albo w ogóle odczep to, na razie to będzie chyba, wiesz co, do filmiku lepiej wyglądało. Dokładnie, więc tak wygląda. Uwielbiam skórę Epi i jest to w ogóle bardzo nierozsądny zakup, ponieważ te moje historie, że nie lubię tracić torebkę, kupować teraz taką, już są nieprawdziwe. Nieprawdziwe, ponieważ no, taka Alma w Epi traci na maksa. I ten pasek właśnie, jest totalną fanaberią. Jest bardzo śmieszny. Wiesz co, on jest bardzo śmieszny rzeczywiście, nie ale tak tego, sobie teraz pomyślałam. On musi zwisać, a nie będę go specjalnie nosić tak. Na skos, on musi sobie zwisać. To jak założysz jakąś fajną, delikatną letnią sukienkę, tak na sportowo z trampkami, to ten pasek naprawdę będzie spoko wyglądał. Dokładnie. Za chwilkę będziemy robić tutaj, mierzymy, będziemy się do niej przymierzać, oddalimy się tam, może w domu zobaczycie te jej fantastyczne buty. Tak, a ja dzisiaj specjalnie się ubrałam z moją apaszką właśnie. Widzicie? Był klimacik. Wiesz co, bardzo, tak jak mówię, bardzo mocno liczyłam na to, że to będzie wybór czegoś kolorowego, czegoś innego niż masz zazwyczaj w swoich torebkach. No właśnie, no, dokładnie, to już jakiś czas temu chyba jak o moich torebkach rozmawiałyśmy, to mówiłyśmy, że u ciebie jedynym kolorem jest czarny, więc ja się bardzo cieszę, że jest jakaś zmiana, będzie coś szalonego. Myślę, że nawet teraz w zimę będzie fajnie wyglądało. Przypięłyśmy pasek, bo on ma specjalny tutaj system taki jest do przypinania. A, są specjalne te haczyki, widzisz, są. No dobra. I tu masz z tej strony. Z tej strony jest inny ten tak, tam ma, tutaj ma napisy, a tutaj tylko... Ja chyba wolę te, nie te napisy, tylko wolę on opcje. I tak się będzie tak, tak. Na boki majtał, nie? Co, na maksa mi się podoba. Nie wiem, dajcie znać, co sądzicie na ten temat. To jest, jak się okazało, najnowsza... Kolekcja taka? Najnowsza kolekcja i ja weszłam na stronę Louis Vuitton i rozmawiałyśmy chyba... 17, tak mi się wydaje, stycznia. Możliwe, no. Bo 15 one podobno weszły na stronę. O, czyli to jest nówka-nówka. To jest taka nówka-nówka i zadzwoniłam do Louis Vuitton i pan powiedział mi, że mają, wysłał mi parę zdjęć, że mają różową, mają tak różowa Alma Bibi, taka wściekła. No i wysłał mi taką majtkową z tej standardowej kolekcji i wysłał mi pomarańczową z tym grubym paskiem. Wie, że ja chcę różową, wie, że trzeba zamówić. No więc a to i tak bardzo szybko przyszło. No zamówiłam, tak, no natychmiast zamówiłam, bo tego samego dnia zamówiłam. Wysłałam ci najpierw te zdjęcia, coś tam pogadałyśmy i później od razu ją zamówiłam. Nie, no torebka jest świetna, ten pasek trochę do mnie nie przemawia, ale w moim, ale w moim jakby wykonaniu ten pasek i tak by nie miał sensu istnienia, więc ja bym ją nosiła tylko i wyłącznie tak do ręki. Więc pasek mi się znudzi, słuchaj, nie będę mogła na niego patrzeć, to oddam go Poli. Ona ma tą mini dokładnie. Taką kosmetyczkę, będzie mega świetnie wyglądać. Tak. Ale naprawdę torebka jest przepiękna. Powiem wam, że ta skóra Epi też jest fajna, bo ta torebka, to co ja lubię też w torebkach, nieważne czy ona jest pusta, czy jest upchana po brzegi, ma kształt. Tak, i to jest z niej fajne. Więc nawet jak sobie tu wrzucisz tylko telefon i mały portfelik, to nie będzie taki jak w Speedy, że wisi ten worek i widać, że jest pusty. Tak. Tylko naprawdę będzie miała bardzo, bardzo ładny kształt. Naprawdę jest piękna. Ja uwielbiam taki kolor. Bardzo mi się podoba. Chciałam takiego szaleństwa i wiesz, cieszę się, że to jest jednak Alma za trochę bardziej rozsądną kasę niż na przykład mała Birkin właśnie, no bo jednak może lepiej wziąć jakiś taki troszeczkę bardziej rozsądny kolor. Ja nie mówię, że taki czarny, bo czarny nie chcę, ale takie szaleństwo. Słuchajcie, Anka tak zaszaleje, że Birkin będzie w takim kolorze limonkowym, coś czuję. Nie, na pewno nie będzie limonkowym. Na pewno no co nie. Ty? Na pewno nie. Nauczę ją jeszcze tego. Żółty? No. Nie, 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 nie. Nie. Nie różowej też by nie kupiła pół roku temu, słuchajcie. Ale nie, naprawdę, ta torebka jest super. Nie, pół roku temu już bym kupiła różową, wiesz? Tak, już byłaś taka crazy? Już byłam taka crazy, bo moja koleżanka ma fantastyczną Birkin 25. Właśnie w takim kolorze wściekłym, różowym. I ona mi się na maksa podoba. Więc tak, co myślicie? Dajcie znać, co sądzicie. No. No jest super, naprawdę. Mi się bardzo podoba, obiecałam, więc ja daję dwa kciuki w górę. Ja też. Obiecałam Poli, że zapakuję, nie mogła sama. A sama zrobić unboxing. Zajęć. Także tak, mamy taką torebkę szaloną.
Nie podejrzewałam siebie, ty też mnie nie podejrzewałam. Bardzo wakacyjna, bardzo taka... Niemniej jak patrzę na taką torebkę, to od razu mi się wydaje, że tak kojarzy mi się z wakacjami. Jesteś we Włoszech, nad tak. morzem, na plaży, jest winko, jest słoneczko, jest piękna pogoda. No to, co Karolina powiedziała, jak przeglądałyśmy właśnie te torebki, online jeszcze jak nie wiedziała, co kupię, że będziesz świetnie wyglądała, z taką byś świetnie wyglądała na jachcie w Chorwacji. Dokładnie. A ja będę na jachcie w Chorwacji. No to będziesz fantastycznie idealnie wyglądała. Teraz muszę kupić jakieś takie białe, zwiewne sukienki. Dokładnie. Żeby były dobre zdjęcia na tym jachcie. No dobrze, kochani, to ja myślę, że mierzymy chwilkę i kończymy. Tak. No dobrze, czyli tak wygląda. Poczuję dalej, żeby dalej, nie. Widać. Ale to nie moje buty nie są teraz. Słuchajcie, to nie moje buty są gwiazdą, tego przedstawienia. No tak wygląda, doczepiłyśmy tego dżinsika. Taki jest mój plan, żeby tak ją nosić głównie, ale tak po prostu, taka mała, tak. taka mała zmarionka. A weź ją przewieź mimo wszystko przez ramię i tak na crossbody, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Wiesz co, ci powiem, że te szerokie paski czasami są problematyczne o tyle, że się zsuwają z ramienia, a to, że on jest właśnie taki materiałowy, sprawia, że się będzie zahaczał się o ubranie, no i będzie się trzymał. Sama zobacz, że ona się trzyma. A ja wiesz co, chcę ją zobaczyć, o tak mimo wszystko, jakby to kurczę, fajnie mogło wyglądać. Nie, naprawdę fajnie. Tak? Mi się wydaje, że takie właśnie trójkątne torebki, takie odstające lepiej wyglądają. No właśnie tak na takim krótszym pasku. Tak, bo jakby ona wisiała dotąd, to by trochę tak nieładnie wyglądało. A te krótkie paski mi się teraz coraz bardziej podobają. Uważam, że krótkie zdecydowanie lepiej wyglądają. Te krótkie paski. Pokaż teraz. Nie, naprawdę kolor jest. Właśnie mikrofon. Kolor jest czadowy, tak jak mówiłam chyba, akurat jak nie nagrywałyśmy, tylko tutaj przekładałyśmy rzeczy, że ty jesteś srebrna dziewczyna, więc srebrne dodatki będą ci fajnie współgrały. Ale już teraz trochę, wiesz, zaczynam złota używać, mieszam. Słuchajcie, ja ją nauczę. Wiesz co, ja na przykład widzę, jak moja Pola, która ma taką oliwkową karnację, wygląda pięknie złotym. W żółtym złocie. No. Tak, a ja by się zawsze wydawało, że nie. Powiedz mi, czy na niej można zrobić inicjały? Można zrobić inicjały na tym większe. Nie, chyba tutaj na tym też można, ale słuchajcie, ja z dwóch powodów nie robię inicjałów. Mhm. Jeden to się domyślasz. No bo będę może kiedyś chciała sprzedać. No. Ale przede wszystkim w mojej Almie czarnej, tej wielkiej GM, zrobiłam sobie inicjały. Słuchajcie, ja jeszcze nie widziałam dobrze zrobionych inicjałów. Nie widziałam. Okay. Ja chciałam Was przestrzec przed tymi inicjałami, dlatego że to jest skóra, tam z drugiej strony jest tylko człowiek, sprzedawca, który kładzie ten kawałek skóry na takiej blaszce i tam coś naprasowuje taką specjalną maszyną. Może nie naprasowuje, tylko tam stempel taki. Stempel. Tak. Słuchajcie, to są milimetry różnicy czasami. W mojej Almie czarnej inicjały AG były krzywe. Doprowadzało mnie to do szału, tak jak doprowadza mnie ta krzywa płytka tu na dole od 12 lat. Nie mogłam na to patrzeć i od początku nosiłam to odwrócone, żeby nie było tych inicjałów. No to trochę bez sensu. Wiesz, jak one wyglądały na czarnej almie, na tym, na tej zawieszce, te inicjały wyglądały jak na nagrobku. No właśnie tego się obawiałam, że tak to może wyglądać. Ja was przestrzegam i też widziałam dziewczyny, które kupiły sobie na przykład Neverfulla i sprzedają, bo torebka im nie podeszła, ale zamówiły sobie z inicjałami i na przykład zamówiła sobie tu i tu i tu i tu. No to bardzo chciałyby bardzo podpisać. No to wtedy musisz trafić na osobę, która ma takie same inicjały jak ty, żeby tą. No a to nie jest proste. Dobrze. Kończymy, no bo inna Daj jeszcze potrzymać, daj potrzymać. 20 minut, prawda? Tak, naprawdę jest super. Dajcie znać, co myślicie. I dajcie znać, co myślicie o tym pasku, bo ja tak jak mówię, nie jestem do niego do końca przekonana, ale jakby go odpiąć od torebki, to torebkę kupuję. Tak, torebka. Zdecydowanie. To jest paska, ale ja mam dużo pasków. Wiesz, czarny pasek będzie też fajnie wyglądał. Bo ty masz taki czarny. Ja mam dużo czarnych pasków. Dużo w sumie dwa, chyba. Dużo w sumie dwa. Torebka jest piękna, gratuluję. Dziękuję. I jestem z ciebie bardzo dumna, naprawdę. Wiedziałam, że ci się spodoba, więc tak, a wy dajcie znać, czy wam się podoba i żegnamy się, żeby widać, można żegnać. Trzymajcie się, kochani. Pa!